A więc dlaczego wybrała Pani szkołę Reja, żeby się tutaj uczyć? Wybrałam szkołę Reja, dlatego że bardzo podobały mi się profile w tej szkole, w szczególności profil klasyczny. Tak na dobrą sprawę wybierałam z dwóch szkół. Szkoły Aleksandra Fredryk, gdzie była klasa teatralna, a ja w szkole podstawowej należałam do kółka teatralnego i bardzo mi się to podobało. Ale po dniu otwartym stwierdziłam, że Rej to jest miejsce dla mnie. Z racji tego, że duże wrażenie zrobiła na mnie ta przestrzeń, te schody, to połączenie starego z nowym. Poza tym stwierdziłam, że klasa klasyczna, łacina jest na tyle oryginalna, że spełnia to moje oczekiwania dotyczące szkoły. Dlaczego się zdecydowałem tutaj uczyć? Praktycznie zawsze chciałem pójść do liceum Reja. Dużo o nim czytałem, dużo o nim wiedziałem. I to był po prostu strzał w dziesiątkę. Nie żałuję, że tu poszedłem, nie żałuję, że tu pracuję. I to, po prostu to było spełnienie w tamtym okresie moich marzeń. Pewnie czynników było wiele. Ale myślę, że przyświecały tutaj dwa najważniejsze powody. Po pierwsze, była w tamtych czasach to szkoła z pierwszej dziesiątki liceów warszawskich, a po drugie, miałam łatwy dojazd. No i wygoda, a jednocześnie, prawda, wybierasz z puli po prostu dobrych szkół, zadecydowały o tym, że się tu znalazłam. Czy patrząc na to, że jest Pani tutaj nauczycielką i patrząc przez pryzmat lat, czy Rejowi przyświecają te same wartości? Myślę, że wartości przyświecają dokładnie te same. Z racji tego, że jest to szkoła z tradycjami, które no, dawno zostały ukonstytuowane, to cały czas nauczyciele, mimo tego, że zmieniają się, starają się je tutaj kultywować i zaszczepiać w młodych osobach. Natomiast wydaje mi się, że zmienia się całkowicie odbiór, no bo zmienia się młodzież, kolejne pokolenia, są troszeczkę inne priorytety, przynajmniej wśród tych wartości. Niemniej jednak wydaje mi się, że jeżeli uczeń rzeczywiście wejdzie w te szeregi rejackie, stanie się członkiem rejackiej rodziny tak całkowicie, to te wartości w tym samym uszeregowaniu pojawiają się także właśnie w tym jego poczuciu tego, co jest najważniejsze w życiu. Wartości myślę, że tak. Natomiast szkoła się zupełnie zmieniła, tak? Wartości pozostały, zawsze Rej kształtował osoby otwarte i do innych ludzi, i na światopogląd, i to zostało do dnia dzisiejszego, natomiast jest inne zupełnie mentalność, inne zupełnie podejście do współczesnej nauki, no i inny Rej, tak? Kiedyś Rej polegał tylko na nauce, to przyświecało, to było najważniejsze, teraz poza nauką jest jeszcze dużo atrakcji, które ja widzę, które się pojawiły, których te 15 lat temu jeszcze nie było. W ogólnym znaczeniu myślę, że tak, natomiast o pewnych wartościach wcześniej nie mówiono aż tyle, ile mówi się teraz, jak na przykład tolerancja, szeroko pojętej inności. Kiedyś no to skupiało się na tym, że ktoś przyjechał z innego kraju, ewentualnie wyzna inną religię, a teraz mamy tak różnorodnych uczniów, że o tego typu potrzebach po prostu rozmawia się więcej. Mogłabym powiedzieć, że być może Rej dzisiaj jest bardziej tolerancyjną szkołą niż był, ale też takie mamy czasy, prawda, że ten temat jest po prostu głównym tematem wszystkiego i wszędzie o tej tolerancji mówimy w innym aspekcie niż do tej pory się rozmawiało, więc czy to jest zmiana w Reju, czy zmiana czasów? Myślę, że raczej zmiana czasów. Na szczęście Rej odpowiada tak, na te zmiany globalne. Jakie jest wspomnienie z czasów szkolnych, które najbardziej zapadło Pani w pamięci? Chyba najłatwiej zapomina się to, co wiąże się z jakąś porażką albo z trudnością. W związku z tym w przypadku mojej klasy klasycznej wszystko, co wiąże się z matematyką lub z fizyką, wiąże się również i z porażką. I na przykład pamiętam sposób koleżanki, która przed lekcją matematyki, kiedy miało być odpytywanie z strasznie trudnej dla nas pracy domowej, kruszyła grafit w ołówku, żeby zrobić sobie cienie pod oczami, zalewała specjalnie kawą zeszyt, też udawaliśmy szarpanie psa, że ten zeszyt został zniszczony. W każdym razie różne tutaj próby zamarkowania tego, dlaczego nie można odpowiadać, się pojawiały. Natomiast jeżeli chodzi o lekcje fizyki, tak jęczeliśmy przy zadaniach, że udało nam się przebłagać pana profesora i przez półtora roku w sumie pisaliśmy tylko referaty z astronomii, tak żeby jakieś pozytywne oceny się tutaj pojawiły. Z czasów nauki, to tak jak chyba u każdego ucznia, najbardziej pamiętam wycieczki, tak? I pierwszą taką najważniejszą wycieczką była wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie cała nasza klasa biologiczno-chemiczna, pojechała z wychowawczynią profesor Sarewicz i drugim nauczycielem biologii panią Romaldą Domalską. I pani nasza wychowawczyni
chyba nie do końca uzgodniła z panią Domalską trasę wycieczki i po Słowińskim Parku Narodowym, po rezerwacie biosfery notabene, spacerowaliśmy, proszę państwa, chyba z 15 kilometrów, gdzie wszyscy byli już tak zmęczeni, że ledwo dotarli do autokaru, więc to jest takie wspomnienie chyba najbardziej... Przychodzą mi dwa. Jedno śmieszne, drugie wtedy tragiczne dla mnie. Jedno dotyczyło Rejackich Dni Kultury i przedstawienia klasowego, które nam się zawaliło, bo chociaż wszystko było świetnie zaplanowane, mieliśmy dograną muzykę do przedstawienia i każdy był przygotowany, wiedział co ma robić, to okazało się, że chłopak odpowiadający za nagłośnienie, za muzykę, no usunął folder z naszymi piosenkami, aż była to opowieść wigilijna, a na komputerze minutę przed przedstawieniem okazało się, że nie ma żadnych kolęd, no to udekorowaliśmy to nasze przedstawienie losowo wybranymi piosenkami, które były podpisane numer 1, 4A, nie miało nawet nazw, więc i grała Pszczółka Maja i różne inne utwory w momentach zupełnie nieadekwatnych. Z takich śmiesznych, a z takich no, tragicznych czy złych wspomnień, no to pierwsza i na szczęście jedynka z matematyki. Był taki moment, gdzie po prostu jakiś paraliż umysłowy u mnie nastąpił i nie byłam w stanie przez to przejść. Na szczęście no, zmotywowało mnie to do tego, żeby po prostu rozwiązać ten problem, bo nie byłam w stanie powiedzieć, dlaczego coś takiego się wydarzyło, ale to było straszne. Straszna ta niemoc taka, dlatego chyba utkwiło mi to w pamięci. Dlaczego wybrałaś szkołę Reja? Spodobało mi się dużo możliwości, które ta szkoła oferowała, czyli na przykład udział w różnych grupach, które prowadzą działalność związaną ze szkołą. I to w sumie była chyba najważniejsza taka rzecz, która mnie przyciągnęła. Wybrałem szkołę Reja, ponieważ moi rodzice byli absolwentami tej szkoły, w której się właśnie poznali. Więc w tej szkole naprawdę można poznawać bardzo dobre znajomości. Widzę to sam po sobie. Moja klasa jest wyśmienita, tak samo jak oczywiście inne klasy. Jest bardzo dobra integracja z innymi uczniami, z klas młodszych i starszych. Każdy się tu idealnie integruje, nie ma tej różnicy wieku. Oraz oczywiście poziom nauczania jest wyśmienity w tej szkole. Bo miałam blisko i z uwagi na wysoki poziom nauki. Bo była najbliżej. Założyłem się z koleżanką o to, kto trafi do lepszego liceum. No i założyliśmy się o kebaba i wygrałem. A co ci się podoba w tej szkole? Ludzie, pozytywna atmosfera, bardzo miłe otoczenie i ogólnie bardzo prestiżowa szkoła, to też de facto. Wszystko. To, że jest to szkoła z tradycjami, to na jakim poziomie odbywają się zajęcia, to jakich mam fantastycznych nauczycieli i to jakimi świetnymi ludźmi, mówię o uczniach, się otaczam. Podoba mi się dokładnie to samo, staram się angażować w działalność szkoły. Bardzo mi się podobają przedsięwzięcia organizowane w naszej szkole, jak na przykład RDKi. Bardzo lubię właśnie ten pomysł ze szkolnym festiwalem. I podoba mi się też to, że w naszej szkole kultywowana jest cały czas ta tradycja, jak na przykład mamy tą salę tradycji i można się właśnie sporo dowiedzieć generalnie o historii szkoły, obejrzeć jakieś pamiątki. Pewnie bufet. No naprawdę, dla samych tych kanapek można tutaj przychodzić. Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Wojskowym. Dlaczego? Bo lubię biegać z karabinem. Wiele zawodówką. Możesz to jakoś rozwinąć? Chcę być jak Barbie. Najbardziej czym się inspiruje, no to, że chciałabym budować roboty. Jakie jest twoje wymarzone liceum? Pogląd o wymarzonym liceum. Żeby były w różnych miejscach porozstawiane fotele, tak jak są teraz w podstawówce. I żeby były automaty. Dużo automatów. Byłaby wielka. Tak? I na przykład co by było na korytarzach? Na korytarze byłyby, jakby można powiedzieć, pudła z rzeczami sportowymi na treningi. Okej. I jakby, no, można powiedzieć, bramki. Jakich przedmiotów chciałabyś się uczyć? Biologii i WF-u, bo WF jest super. Rozumiem, bardzo dobra odpowiedź. Lekcja z Minecrafta. Ja bym chciała być balet. A czy chciałbyś iść do liceum Reja i zostać Rejakiem? Tak. No nie bardzo. Sam ja nie wiem, jak będzie bliższy, to pójdę do bliższego. Chcę być z kolegą. Ja chcę. Tak, bardzo bym chciała, ale się tam nie dostanę. W takim razie do czego chciałabyś próbować się tam dostać? Tam są super nauczyciele, szczególnie panie od WF-u.